Nie tło jest ważne. Ważne jest to, co mówię, bo to, co mówię, to prawdopodobnie trafi ciebie z całą mocą gdzieś tak w splot słoneczny. Któregoś dnia, młody człowieku, będziesz brał ślub cywilny, kościelny lub jakiś inny tam, coś obiecywał. I teraz to, co cię będzie najbardziej gnębiło, o ile to będzie pierwszy ślub w twoim życiu, będzie drugi czy trzeci, to już mniej gnębi. Za pierwszym razem najbardziej gnębi, czy ja wystarczająco kocham tę kobietę. Piękne, nie? Prawda? Czy ja wystarczająco kocham tę kobietę? A tak naprawdę to człowieka gnębi, czy aby na pewno to jest ta kobieta, z którą ja chcę przeżyć całe życie do końca i żadnej innej już nie tknąć. Żadnej innej nie poznać, żadnej innej nie bajerować, żadnej innej nie przelecieć. To jest to, co najbardziej gnębi faceta w momencie, gdy bierze ślub. U kobiet jest trochę inaczej. Kobieta, jak bierze ślub, nie zastanawia się, czy to jest najwłaściwszy facet. Po prostu bierze ślub. Kobieta pod wpływem głębokich przemyśleń zadaje to pytanie sobie dopiero wiele lat po ślubie. Z kim ja wzięłam ślub? Z kim, za kogo ja wyszłam za mąż? Co mi do głowy wpadło, żeby być z tym facetem? Gdzie ja miałam oczy? Co się stało z moim rozumem, że ja tego faceta poślubiłam? Że ja mu ofiarowałam najpiękniejsze lata swojego życia? Że ja tak cierpię, straciłam tyle lat. To tak mniej więcej takim głosem i z takim żalem po wielu latach. Facet natomiast w momencie, gdy bierze ślub, on cierpi straszne katusze, gdyż nie jest do końca przekonany, czy on rzeczywiście całe życie po tej kawalerskiej nocy, takiej pięknej, chce z tą jedną, jedyną kobietą, i to zazwyczaj w pozycji misjonarskiej, a potem nawet nie tak często. I dlatego, panowie, informuję was, prawdopodobnie istnieje ogromna różnica między kobietą i mężczyzną, z jakiego powodu facet bierze ślub, a z jakiego powodu kobieta wychodzi za mąż. Facet żeni się, jeżeli to jest uczciwe i prawdziwe, to dlatego, że ją kocha nad życie. Kocha ją nad życie. Tak. Natomiast ona bierze z nim ślub dlatego, że go kocha prawie tak bardzo, jak suknię ślubną i tę uroczystość, którą za chwilę przeżyje. Ja wiem, drogie panie, że jesteście zbulwersowane tym, co mówię, ale obiecałem, że będę mówił nie dość, że bez owijania w bawełnę, to będę wam mówił całą prawdę. A czy wam się to podoba, czy nie, to stwierdzicie kilka lat po ślubie. Zapamiętajcie moje słowa. Z kim ja wzięłam ten ślub? Za kogo ja wyszłam za mąż? Co mi to łba strzeliło? Przecież Kazio, Marian, Zisiek, nie byli o niebo lepsi.
A teraz proszę, są na stanowiskach.